Z fabrykami przyszłości mamy tak naprawdę do czynienia już w obecnych czasach, bo nie trudno sobie wyobrazić nowoczesną fabrykę, w której mamy bardzo dużo robotów na tak zwanym polu produkcji, w której pracownicy korzystają z nowoczesnych technologii, takie jak choćby kamery wizyjne, jak rozszerzona rzeczywistość. To się już dzieje w dużych zakładach produkcyjnych, najczęściej zagranicznych koncernów. Ale fabryka przyszłości to coś więcej. To wykorzystanie olbrzymiej ilości danych, które te nowoczesne maszyny generują już dziś. I fabryka przyszłości to przede wszystkim takie technologie jak Internet rzeczy. Internet rzeczy, które umożliwia nam zebranie po prostu tych danych, zebranie danych z maszyn, urządzeń poprzez różnego rodzaju sensory i poprzez protokoły telekomunikacyjne. Gdy już mamy dane zebrane w bazie danych, najczęściej są to przemysłowe systemy zwane historianami, bądź systemami SCADA, bądź systemami klasy ERP, bądź Manufacturing Execution System, to wszystko zależy od architektury. Ważne, żeby dane zebrać. Jeżeli mamy dane zebrane, możemy rozpocząć pewien proces wnioskowania. Najpierw uczymy algorytmy sztucznej inteligencji, uczymy procesu biznesowego, procesu technologicznego, a następnie na podstawie danych historycznych, dzięki którym wyuczyliśmy model, następnie podpinając dane rzeczywiste, w czasie rzeczywistym, czyli te, na którym faktycznie pracuje dzisiaj zakład produkcyjny, jesteśmy w stanie przewidywać pewne anomalie w procesie, przewidywać pewne sytuacje. A więc fabryka przyszłości i technologie, które mógłbym podsumować, to przede wszystkim internet rzeczy do gromadzenia danych produkcyjnych oraz sztuczna inteligencja do wnioskowania i przewidywania pewnych sytuacji, które się dzieją w naszym zakładzie produkcyjnym.